Salwa honorowa. Ładuj! Salwo! Witam Was z tej strony Kasza. Jedna szybka informacja na początek. Wpadnij na mojego Instagrama, aby być na bieżąco z tym, co ja robię. Tak więc zapraszam do oglądania. Powodzenia, nie dziękuję, bo nie muszę. Ja mam to, co chcę, a rap wypełnia moją duszę. Amerykański styl życia, po dwa fakultety, złote kiety, solarium. Thank you.
tegoryczną obchody Święta Niepodległości kompanię honorową wystawił 102 Batalion Ochrony Brygady Wsparcia Dowodzenia Wielonarodowego Korpusu Północny Wschód. Poczet sztandarowy wystawił 2 Start Kartki Batalion Saperów 12 Brygady Zmechanizowanej w składzie dowódca pocztu porucznik Martin Smuz. Sztandarowy starszy sierżant asystujący plutonowy Mariusz Kliliński. Kompanią honorową dowodzi kapitan Mariusz Kędzierski. Szanowni Państwo, wielkie wydarzenia historyczne zmieniają bieg dziejów i kształtują życie narodów. Takim wydarzeniem był powrót Polski na mapę Europy. 18 listopada 1918 roku niepodległe państwo przestało być dla Polaków marzeniem. Stało się faktem. Uroczysty apel rozpocznie się od złożenia meldunku dla dowódcy garnizonu Skardar, dowódcy Brygady Wsparcia Dowodzenia Wielonarodowego Korpusu Północny Wschód, pana pułkownika Jacka Rolaka. Meldunek złoży komendant garnizonu Skardar, pan porucznik Łukasz Szwaszkiewicz. Pododdziały, baczność! Na prawo, patrz! Pododdziały, baczność! Pododdziały, spocznij! Szanowni Państwo, w chwili obecnej zostanie podniesiona flaga państwowa na marsz oraz odtworzony hymn narodowy. Pododdziały, baczność! Na prawo, patrz! Poczet flagowy, baczność! Do podniesienia flagi państwowej, marsz! Wystawił 102 Batalion Ochrony Brygady Wsparcia Dowodzenia w składzie. Dowódca pocztu, podporucznik Łukasz Łażejewicz. Flagowy, szeregowy Agnieszka Owczarek. Asystujący, starszy kapłan Łukasz Demet. Pododdziały, baczność! Pododdziały, spocznij! Proszę o zabranie głosu dowódcę garnizonu pana pułkownika Jacka Rolaka. Szanowni Państwo,
W imieniu współorganizatorów dzisiejszej uroczystości, starosty stargardzkiego pani Iwony Wiśniewskiej, prezydenta miasta Stargard pana Rafała Zająca oraz własnym, witam na uroczystych obchodach 99. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Bardzo serdecznie witam byłego długoletniego współorganizatora dzisiejszych uroczystości, byłego dowódcę 12. Brygady Zmechanizowanej, pana generała brygady Dariusza Górniaka oraz pułkownika Piotra Trytka, obecnego dowódcę 12. Brygady Zmechanizowanej. Jest mi niezmiernie miło móc powitać przewodniczącego Rady Powiatu Stargardzkiego, pana Krzysztofa Ciacha, przewodniczącego Rady Miejskiej Stargardu, pana Marcina Przepiórę. Witam dyrektorów jednostek powiatowych i miejskich oraz panią dyrektor Biura Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, pana Michała Jacha, Małgorzatę Bojarską. Witam bardzo serdecznie duchowieństwo, księży parafii rzymskokatolickich miasta i powiatu, parafii prawosławnej i grecko-katolickiej. Witam panią Monikę Kieliszak, dyrektor oddziału Agencji Mienia Wojskowego ze Szczecina. Pragnę powitać komendanta powiatowego policji, inspektora Roberta Nowaka, komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej, starszego brygadiera Wojciecha Siergieja, dyrektora zakładu karnego, pana majora Adama Ładniaka. Witam dowódcę 2. Batalionu Saperów, dowódcę 102. Batalionu z Bielkowa. Witam dowódców batalionów 12. Brygady Zmechanizowanej stacjonujących w Stargardzie oraz komendanta WKU, komendanta placówki Żandarmerii Wojskowej oraz szefa węzła łączności. Witam komendantów Straży Gminnej i Miejskiej. Pragnę również powitać przedstawicieli związków i stowarzyszeń kombatanckich, społecznych i kulturalnych. Witam mieszkańców Stargardu i wszystkich przybyłych na dzisiejszą uroczystość. Szanowni Państwo, głos zabierze dowódca garnizonu Stargard, pan pułkownik Jacek Rolak. Panie prezydencie, pani starosto, czcigodni duchowni, szanowni państwo, żołnierze. 11 listopada, Narodowe Święto Niepodległości, to dzień niezwykle radosny w patriotycznym kalendarzu rocznic naszej ojczyzny. Spotykamy się tutaj na rynku w Stargardzie 99 lat po odzyskaniu przez Polskę wolności. Wolności, która została okupiona cierpieniem wielu pokoleń żyjących przez 123 lata pod jarzmem zaborców, nieustannie podejmując poprzez kolejne powstania narodowe próby jej odzyskania. Nasza obecność w obchodach dzisiejszego święta jest nie tylko wyrazem naszej pamięci i szacunku dla tych, którzy w imię wolnej Polski walczyli i ginęli, ale powinna również uświadamiać nam wszystkim, że ojczyzna to dobro, dla którego wolności winniśmy być gotowi ponieść najwyższą ofiarę. Myśląc bowiem o Polsce, powinniśmy myśleć w niej w kategoriach własnego domu, za którego obronę każdy z nas bez wahania poświęciłby życie. Bo jak pisał Albert Camus, raczej umrzeć niż żyć na kolanach. Wielkie wydarzenia historyczne, a takim 99 lat temu było bez wątpienia odrodzenie się Rzeczypospolitej, zmieniają bieg dziejów i kształtują życie narodów. Powrót Polski na mapę Europy po ponad 100 latach niewoli ziścił marzenia i nieustanną walkę pokoleń naszych przodków o niepodległe państwo. Odzyskanie niepodległości było długotrwałym procesem, który rozpoczął się praktycznie z chwilą wybuchu I wojny światowej. Wysiłek dyplomatyczny wielu osób, którzy nie patrząc niejednokrotnie na różnice poglądów, potrafili ze sobą współpracować, tworząc dogodne warunki do zapoczątkowania procesów prowadzących w efekcie do odzyskania naszej narodowej tożsamości. Patriotyzm kilku pokoleń żyjących w ponurym okresie zaborów oraz korzystne uwarunkowania międzynarodowe pozwoliły wskrzesić wolną Rzeczypospolitą, czego zwieńczeniem było podpisanie przez Ignacego Paderewskiego i Romana Dmowskiego jako delegatów pełnomocnych Polski Traktatu Wersalskiego, przywracającego Rzeczypospolitą na mapę Europy. Dziś, jako obywatele wolnej i niepodległej Polski, z wdzięcznością wspominamy nadzwyczajny trud tamtych pokoleń, który jak krople nadziei, a równie często jak gorzkie łzy kruszył skałę historycznych wyroków, nieprzyjaznego sąsiedztwa i własnych słabości. Chylę zatem czoła w hołdzie tym, którzy walczyli o niepodległość w czasie zaborów, w czasie I wojny światowej, a także tym, którzy w roku 1939 stanęli do obrony wolności, którą ponownie próbowano nam odebrać. Dla nas żołnierzy bowiem Narodowe Święto Niepodległości ma wymiar szczególny. Przypomina o olbrzymiej roli, jaką odegrali w historii Polski nasi poprzednicy w mundurach
i motywuje do kultywowania chlubnych tradycji żołnierza polskiego. Niech biało-czerwone flagi wywieszone na ulicach i budynkach miast i wsi, ogień zapalony na żołnierskich mogiłach oraz uroczyste apele jak ten będą symbolem naszej pamięci o ludziach i wydarzeniach. Niech będą nadzieją na jutro Polski. Dziękuję bardzo władzom miasta i powiatu oraz dowódcy 12 Brygady Zmechanizowanej za pomoc w zorganizowaniu obchodów dzisiejszego święta. Kapłanom za modlitwę w czasie mszy za ojczyznę, tak licznym pocztom sztandarowym za uświetnienie naszej uroczystości, a wszystkim gościom i mieszkańcom za tak liczne przybycie. Dziękuję za uwagę. Dla uczczenia 99. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości salwa honorowa. Salwa honorowa. Oddziały spocznie. Szanowni Państwo, 15 sierpnia 2007 roku decyzją ministra obrony narodowej pieśnią reprezentacyjną Wojska Polskiego został Marsz Pierwszej Brygady. Utwór nierozerwalnie związany z polskimi tradycjami niepodległościowymi. Szanowni Państwo, zostanie odtworzona pieśń reprezentacyjna Wojska Polskiego. Oddziały. Baczność! Pieśń reprezentacyjna Wojska Polskiego. Proszę Państwa, w chwili obecnej pododdziały przegrupują się do defilady. Pododdziały, baczność! Do defilady! Kierunek prawo! Maszerować! Pododdziały, spocznij! Thank you.
tutaj. Nie, nie. A teraz? Dobrze, ruszamy dalej. Idziemy teraz pod krzyż. Tam się zatrzymamy. Stowarzyszenie Polski Klub Patriotyczny. W tym roku obchodzimy pięciolecie naszego powołania, a właściwie to naszej rejestracji przez KRS. Działamy dłużej, bo ten marsz jest już 7. marszem organizowanym przez nas. Od przedniego roku dołączyło się do nas, powstało starganie Porozumienie Środowisk Patriotycznych i dzisiaj robimy ten marsz wspólny. Zapraszałem tu w międzyczasie, zgłaszaliśmy takie klejenia plakatu z kolegą młodzież z klasy idealnej mundurowej. Zapraszaliśmy ich, żeby przyszli do nas, żeby przyszli na marsz. No niestety nie pojawili się, podzielił się w mundurach. Bo do szkoły chodzą też w mundurach. No niestety nie pamiętam. Ale wszystko przed nami jeszcze. Może nie przede mną, ja już niestety, jak Państwo widzą, dziwi i coraz bliżej mi tam tu i albo tam, nie wiadomo, gdzie tam Pan Bóg powoła. Ale nadzieja młodych i to jest ta nadzieja, którą żywimy w sercu my, ludzie starsi. Wierzcie mi, że dziwy głos, ale serce może. Oddaję głos teraz młodzieży Ruchu Narodowego. No już trochę starszej młodzieży. Szanowni Państwo, tak jak Pan Krzysztof powiedział, to jest już 7. Stargardzki Marsz Niepodległości. I dzisiejszego dnia w całej Polsce odbywają się takie marsze, ten największy, wiadomo, w naszej stolicy, w Warszawie. Ale myślę, że w większości polskich miast i miasteczek tego dnia ludzie maszerują. W Szczecinie dzisiaj się odbył taki marsz, też zresztą 7. I kto idzie w tym marszu? I to ludzie, którzy nie wstydzą się Polski, którzy mają w sercu Polskę i są z tej Polski dumni. Trochę mi przykro, że nie ma nas tutaj więcej, ale najważniejsze, że jesteśmy tutaj my i że nie wstydzimy się tej polskości i potrafimy wyjść pod biało-czerwonymi sztandarami, pod naszymi biało-czerwonymi barwami i dumnie naszą polskość manifestować. Duma! Duma! Narodowa duma! 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 Narodowa duma! 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 Narodowa duma! 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 Ruszamy tą ulicą Czarnieckiego
to unika świętego Jana Pawła II. I teraz śpiewamy, proszę miały się wierzyć płaczące strony 17. Kiedy Boże zimy i
Przyszliśmy tu do osoby, pomnika osoby, która wypowiedziana przez Jana, może przez poetę naszego wieszcza słowackiego, została tym, kto uosabia Krzesło. Bo jakim zwieńczeniem tego 1000-lecia naszego bytu jako państwa, jako narodu, to był pontyfikat świętego dzisiaj już Jana Pawła II, Karola Wojtyły. Człowieka pochodzącego Radomiu, związanego z Krakowem, ale nie tylko. Mówił zawsze o umiłowaniu ojczyzny. Jak to jest ważne, żeby zrozumieć, co miał na myśli, wypowiadając te kwestie. A dodano jeszcze, to matka nasza, to matka moja. A gdzie nosimy wspomnienie naszej matki? Każde dziecko powie, że ma w sercu, w serduszku swoim matki. A więc najbliższa do wypowiedzi jest matka. A jeśli matka jest ojczyzną, to to może być bliższe. Bo przecież tu, w ojczyźnie, rodzimy się, dorastamy, zakładamy rodziny. I w tych rodzinach znowuż matka jest tą w sercu tych dzieci, które idą w świat. Te pokolenia niosą w sercu swoim matkę. Teraz proszę Anię koleżankę tutaj modlitwa za ojczyzny. Księdza Piotrowska. Boże, rządno i Panie narodów, z ręki i karności Twojej racz nas nie wypuszczać, a za przyczyną Najświętszej Panny, Królowej naszej, błogosław Ojczyźnie naszej, by Tobie zawsze wierna chwałę przynosiła imieniowi Twemu, a syny swe wiodła ku szczęśliwości. Wszechmogący wieczny Boże, spuść na szeroką i głęboką miłość ku braciom i najmilszej Matce, Ojczyźnie naszej, byśmy jej i Twemu ludowi swoich prożytków zapomniawszy, mogli służyć uczciwie. Ześlij Ducha Świętego na próbę Twoje,
rząd kraju naszego sprawujący. Gdy wedle woli twoim ludem sobie powierzonym, mądrze i sprawiedliwie zdołali kierować. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Dziękuję. Jeszcze, jak już jesteśmy u papieża, to jeszcze krótka modlitwa, którą modlił się Jan Paweł II. Modlitwa Jana Pawła II za rodziny. Boże, od którego pochodzi wszelkie ojcostwo w niebie i na ziemi. Ojcze, który jesteś miłością i życiem, spraw, aby każda ludzka rodzina na ziemi przez swego Syna Jezusa Chrystusa narodzonego z niewiasty i przez Ducha Świętego stawała się prawdziwym przybytkiem życia w miłości dla coraz to nowych pokoleń. Spraw, aby Twoja łaska kierowała myśli i uczynki małżonków i dobru ich własnych rodzin i wszystkich ludzi na świecie. Spraw, aby nowe pokolenie znajdowało w rodzinach mocne oparcie dla swojego człowieczeństwa i jego rozwoju w prawdzie i miłości. Spraw, aby miłość umocniona łaską sakramentu małżeństwa okazywała się mocniejsza od wszelkiej słabości i kryzysów, przez jakie nieraz przechodzą nasze rodziny. Spraw wreszcie, błagamy Cię o to, za pośrednictwem świętej rodziny z Nazaretu, ażeby Kościół wśród wszystkich narodów ziemi mógł owocnie spełniać swe posłannictwo w rodzinach i przez rodziny. Przez Chrystusa, Pana naszego, który jest drogą, prawdą i życiem na wieki wieków. Amen. To jest życie, proszę. Jak zwykle roku. Dlatego, ponieważ to był hymn śpiewany również przed wojną, jak to tutaj słowy, to hymn. Nie rzucim ziemi stąd na ziemi, nie damy Polsce słowy. Polski my naród, polski lud, królewski szczep miasto. Damy, by nas lękił wróg, tak nam go pomóż Bóg, tak nam go pomóż Bóg. Do krwi ostatniej kropli żył, bronić będziemy ducha, aż się rozpadnie w proci pył, krzyżak skazanie ruch. Wierdzą nam będzie każdy wróg, tak nam dopomóż Bóg, tak nam dopomóż Bóg. Nie będzie niebies pluł nam w twarz, ni dzieci nam Germanim, orężny wstanie wów jest nasz. Duch będzie nam hetmanił, pójdziemy gdy ty rób. Tak nam dopomóż Bóg, tak nam dopomóż Bóg. Nie damy wiara Polski znieść, nie pójdziem żywo w trumnę. Na polski imię, na jej cześć, podnosim czoła dumnie.
Ojczyzna ziemię, dziadów wnów, tak nam dopomóż Bóg, tak nam dopomóż Bóg. Chcieliśmy podziękować wszystkim Państwu, a to wszystkim podziękuję Wam Polsce. Tym młodym również, żeby dbali, pomimo, że ten wiatr tak chłodny. Podziękujemy również Sokrę, że mieli tą odwagę być razem tu ze wspólnoty narodowej. Dziękujemy również Policji za ochronę, bo ona nas towarzyszy i ochrania za każdym naszym tutaj marszem i spotkaniem. Dziękuję Państwu. Życzę ciepłego dzisiaj popołudnia i wieczorem. I smacznego również. Dziękujemy. A flagi te nasze to bym prosił, jeśli można włożyć w jedno miejsce. Myślę, że marsz, choć niewielki, wyszedł wspaniale i pokazał polskie wartości. Na szczęście mieszkam w takiej części naszego kraju, że nie musiałem się spodziewać innych i niepotrzebnych manifestacji. Całość wyszła super, możliwe też, że wstawię film z całości, gdzie będziecie mogli obejrzeć cały apel, który odbył się na rynku i cały zorganizowany marsz niepodległości. Tak więc myślę, że się spodobało. Zostaw ocenę, komentarz, daj subskrypcję, kliknij dzwoneczek i udostępnij. Do zobaczenia, cześć!